Dzień dobry. Pamiętacie, jak w tamtym roku próbowałem wymienić na to spinę i narobiłem się, okazało się, że nie ma wiązki od BCMA do słupka drzwi do tutaj, żeby się do tego wpiąć. Dzisiaj dokończam dzieła. Zaczynamy. Ok, żeby mieć dostęp tam do BCMA, musimy odsunąć fotel na maksa. Jak już nam się to udało, otwieramy maskę i odpinamy akumulator. Do BCMA jest praktycznie wszystko podpięte. Airbagi, to jest komputer nadwozia samochodu, tak więc nadwozia, wnętrza, wszystkiego. On obsługuje wszystkie moduły, dlatego najbezpieczniej, żeby go wykręcić, trzeba by odpiąć akumulator. Ja odepnę sam plus, bo tam do minusa jest naprawdę kiepski dostęp. Słuchajcie, odpinając akumulator, a zwłaszcza od strony plusowej, robicie to bardzo uważnie, żeby czasem kluczem nie dotknąć żadnej metalowej części, bo zrobicie zwarcie, czyli nie zwieracie czasem, żeby nie zewrzeć do masy. Ok. Ja sobie to tak radzę. Odciągam go i podłożę pod niego no, gąbkę spod kluczy, na przykład, żeby się po prostu tutaj nie włączył z powrotem. Żeby po prostu auto nie dostało z powrotem prądu. Tak jak widzicie, klema podniesiona, gąbka złożona na 4 razy, żeby się po prostu tutaj czasem nie dostało do akumulatora. Idziemy działać dalej. Wyciągamy dywanik, akurat ja mam taki, co wchodzi tam prawie pod samego BCMA, żeby mi nie przeszkadzał. Okej. I co będziemy wyciągać? Widzę, że naprawdę jest kiepski dostęp. Idę po jakąś latarkę światło, żeby wam pokazać, co mam wyciągać. Widać kable do niego. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Naprawdę, ile tu będzie rzeczy do zrobienia. Zobaczcie, co mi się tutaj stało, jak się to zaczyna przez te dywaniki oryginalne Forda, które się kończą tu w tym miejscu. Gdzieś zawadzałem stopą i mi się trochę ten filc poszczępił. Okej, słuchajcie, jest naprawdę taki cudowny dostęp do BCMA. BCM to jest ta... Okej, BCM. Przerwało mi, jak nagrywałem. To jest ta skrzyneczka z bezpiecznikami, jakby ktoś pytał, co to jest BCM. Nie wiem, czy... O, to całe musimy wykręcić, wydostać. Widzę, że z tej strony od spodu jest to prawdopodobnie niemożliwe. Albo chyba, że ktoś ma chińskie rączki. Nie umniejszając Chińczykom. Słuchajcie, po prostu otwieramy tu. Zaraz chyba będą w ruchu rzeczki. O, tu się odpięło. Odpinamy tam z drugiej strony. I z tym całym idziemy na dół. Dlatego sobie odsunęliśmy na początku fotel. Kładziemy to na dół. Jakby się dało to odkręcić. A odkręca się tutaj, w tym miejscu, w tym i w tym. To odkręcę, żeby tego nie wyłamać, nie wyrwać. I jakiś tam dostęp do tego BCM-a, nie wiem, czy widzicie, jakiś tam dostęp jest. Jak to można nazwać dostępem? O, zobaczcie, jest tragedia. No nic, działamy dalej. Słuchajcie, zanim odkręcę te dwie śrubki, przeproszę plastikowe łyżeczki i odepnę tę wiązkę stąd, stąd, stąd i wypnę czujnik. Tu nie wiem, czy widzicie, aby się wam kiedyś klimatyzacja głupiała. To można wyczyścić. To jest taki wiatraczek, tam jest czujnik i on zaciąga powietrze i mierzy temperaturę w samochodzie. No ale tak czy siak muszę odpiąć tą wiązkę. Wypiąć ją po prostu. Wypina się to dosyć prosto. Nie ciągnie się śrubokrętami. Takie łyżeczki musicie się zaopatrzyć. Ciężko nagrywać jedną ręką i odpinać.
Okej, wiązka odpięta. Wypinam czujnik. Tu naciskam. Tak jak widzicie, wiązka odpięta, mogę sobie ją tu przewiesić, przez, żeby mi nie wadziła. I teraz mogę śmiało odkręcić kluczykiem numer 7, jak się nie mylę, tak dokładnie. Odkręcamy jedną, drugą i wtedy wiemy, że nie ułamiamy tego plastika w tym miejscu. Widzicie, on się tu zgina. Ok, tu mi się przydała taka łyżeczka. Podwadzam. Odpięte, tak jak tam widzicie. Akurat tak stanąłem samochodem, już odpięty akumulator, że światło mi tu wpada, z tej albo z tej. Mamy odpięte. Mamy to odpięte. Super. Odkładamy, idziemy dalej. Słuchajcie, od tego kręczenia tutaj przy tym aucie na kostce to bolą kolana i wszystko, nawet tyłek jak się siedzi. Dlatego sobie tu podłożyłem takie dywaniki, żeby było widać. I teraz mamy jakiś taki, można powiedzieć, dostęp do tego BCM-a. Musimy podpinać wszystkie kostki. Słuchajcie, albo tędy wstawić rękę, tu wcisnąć, tam odpiąć. Chciałbym wam pokazać, jak to odpiąć, ale naprawdę jest taki kiepski dostęp. Musicie mi uwierzyć na słowo. Na łyżeczką może pokażę, że tu, żeby te kostki podpinać. O, oczywiście łyżeczka też nie ma. Nie wiem, czy widać. Tam musicie wcisnąć taki czarny plastik i dopiero zwalniacie to do góry. Dopiero możecie odpiąć kostkę. Czy widzicie, tam jest taka nakrętka, ona jest na klucz numer 10. Żeby się tam do niej dostać, to tylko tą stroną od spodu i takim kluczem. Nasadka, ona ma gdzieś 5 cm, może 4,5 i grzechotka. I wtedy wsadzicie tam rękę i ją odkręcicie. Naprawdę jest do niej taki kiepski dostęp, że masakra. Już odkręciliście tą nakrętkę, zabezpieczcie się w jakiś magnetyczny uchwyt, żeby wam ta nakrętka czasem nie wpadła tutaj za wykładzinę pod dywanik. Tym bardziej, że ona jest jakaś taka samohamująca. O, tak wygląda. Teraz mam złapię ostrość. O. Bardzo ciężko się odkręca, ona jest taka jakaś, tak jak mówię. Tak by się z gwintem odkręciła, dziwna rzecz. Ale bardzo ciężko ją odkręcić. Ok. Wrzucona. Wyciągamy powoli moduł. Z tym powoli. To naprawdę chyba będzie powoli, bo tam jeszcze parę kostek mi się nie udało odpiąć. Bez kiepski dostęp. Mam nadzieję, że jak go trochę zjadę z nim na dół, to będę miał dostęp. Próby wyszedł, ale muszę te dwie spinki, tą i tą u góry, wypiąć, bo te kable strasznie go trzymają. Po prostu odepnę, odciągnę kable. I powoli zaczynam wyciągać moduł. On się trzyma tylko na tej jednej śrubce, co tam odkręciłem, nakrętce, którą odkręciłem. Moduł już wyszedł na bok, nie wiem czy widzicie, już bym go wyciągnął, ale tam taka jedna wredna spinka, nie chce mi się odpiąć. Czym została tam na samej górze, o tam. Jak ją odepnę, po prostu na bok wyciągnął, moduł już na bok poszedł i wychodzi na dół i szukamy pinów odpowiednich do keypada. Słuchajcie, jakbyście chcieli to kiedyś wyciągać bez takich łyżeczek, nie próbujcie, naprawdę nie ma sensu to. Słuchajcie, stwierdziłem, że jeszcze zdemontuję przełącznik, włącznik świateł, klapy, po prostu otwierania klapy, dwie śrubki wydostane go, może będę miał wtedy jakiś tam większy dostęp do tego BCM-a. Tak samo jak na dole, kluczyk 7 mm, odkręcamy te dwie śrubki, zdemontujemy włącznik świateł. Jest śrubki odkręcone, chwytamy go tu i on powinien ładnie wyjść, tak jak teraz. No, czy jest jakiś lepszy dostęp? A raczej nie. Raczej jest gorzej niż... Ale przynajmniej będę widział, co mniej więcej tam odpinam. Tu górą, a tu sobie będę wkładał rękę od dołu. Powiem wam, że z demontowaniem tego to był dobry pomysł. Po prostu teraz
Nie zasłaniam sobie ręką, widzę co robię, jak kostki odpinam. BCM, tak widzicie, już lata, po prostu jeszcze mi została jedna taka kostka w tym miejscu do odpięcia i będę go się starał wydostać na zewnątrz. Wiecie, to już prawie jest wszystko na wierzchu i tak się będę dostawał do tej wiązki. Już mam dość takich kucek i ściskania się. Wiecie co zrobię? Raz, dwa, trzy śruby odkręcę, ściągnę drzwi i będę miał wtedy, dość, że będę miał super dostęp tu do tego, to jeszcze do tej wiązki, gdzie i tak będę musiał te kable później w te drzwi wpuścić. Czy tak, bo mówiłem, kluczyk numer 10. Tutaj odkręcamy jedną śrubę, tu od dołu, nie wiem czy będzie widać, tu od dołu drugą, tu z góry trzecią i po prostu ściągamy drzwi z zawiasów. Warto kogoś mieć do pomocy, tutaj tą teretkę ściągnąć, rozpiąć kostkę od razu przed ściągnięciem drzwi. Ok. Nie będę walczył z tą teretką, założę sobie po prostu nową. Tu się ściągam tą gumę, dostaję się do kostki drzwi, wyciągam ją tu na zewnątrz i rozpinam, żeby po prostu drzwi, jak sobie odkręcę z zawiasu, łatwo ściągnąć i zdjąć. Tam już któryś raz polecał, chwalił taki spinning, ale bez takich rzeczy po prostu zapomnijcie o jakichkolwiek pracach. I teraz po prostu tu, nie wiem czy widzicie, tam trzeba podwalić śrubokrętem czy z jednej i z drugiej strony i wyciągnąć całą wiązkę, rozpiąć i mamy rozpiętą wiązkę drzwi. Słuchajcie, tak jak mówiłem, o, tu macie tą wiązkę, tu macie, tam jak już ją skręcicie, tu sobie w ten sposób, tu macie jedną spinkę, tam macie drugą i macie rozpiętą wiązkę drzwi. Kostki rozpięte, tak jak widzicie, tu był jeden zaczep, od drugiej strony spodu był drugi zaczep i teraz wiem, że mogę odkręcić zawias, ten, ściągnąć drzwi. Nie wyrwę sobie wiązki z kablami. Wszystkie śruby są na klucz numer 10 mm. Odkręcamy najpierw ogranicznik, a później odkręcamy z zawiasów. Nie odkręcacie czasem z czystej strony czy z tej, bo będziecie musieli później regulować drzwi. Czyli tą z góry i tą tutaj od spodu. I wtedy ściągacie drzwi normalnie jak w domu, drzwi z zawiasów. Tu macie jeden zawias do odkręcenia. Jak już pójdzie, to łatwo idzie. Tak jak widzicie, te drzwi wiszą na takich zawiasach. I teraz trzeba tu, tak jest, druga śrubka od spodu odkręcić. Powiem wam szczerze, że to był mały, kiepski dostęp jest do tych śrub od spodu, ale taką grzechotką mi się udało malutką odkręcić. Powinien tylko wykręcić tą śrubkę i będę ściągał drzwi. Śrubka wykręcona, tak jak widzicie, to teraz mi zostało ściągnąć drzwi z zawiasów i gdzieś odłożyć w bezpieczne miejsce. Ok. Czyli raz, dwa, ogranicznik odpiąć i mamy drzwi na wierzchu. Drzwi ważą gdzieś około 30-40 kg. Najlepiej sobie chwycić tutaj, tu pod ramię i zobaczcie, jak zejdą łatwo z zawiasu. Patrzycie się? 3-4. Mamy ściągnięte drzwi i zaniesiemy je w zabezpieczone miejsce. Żeby nam nic nie odbił, nie podrapał. Ja mam tu taki kocyk. Położę sobie je tak i mam teraz dostęp do auta. Drzwi ściągnięte. Żałuję, że wcześniej tego nie zrobiłem. Teraz mam dostęp do tego BCM-a. Tutaj, jak się patrzy, wiecie, podejść bliżej do auta jest. I tak będę z tymi kostkami walczył. Tu wpinał się z kabelkami do modułu drzwi, to znaczy do tej klawiatury. Po prostu widzicie, jaki jest dostęp, a tak to walczyć tu między drzwiami. Łatwiej było odkręcić te trzy śrubki, rozpiąć tą kostkę. I tak jest do rozpięcia, i tak jest do rozpięcia. I mamy ściągnięte drzwi. Śmiesznie to wygląda. Słuchajcie, walczyłem z tym momentem prawie 2 godzinki. Łatwiej jest ściągnąć drzwi niż BCM wyciągnąć. Słuchajcie, w tym oto sposób mam cały BCM na wierzchu. Słuchajcie, połowa sukcesu. Teraz, tak tam widzicie, muszę odkręcić ten metalowy spornik, który trzymał BCM, żeby dostać się do wiązki, bo za tym spornikiem jest ta wiązka drzwi, bo chcę puścić kable, tak jak idą w tej wiązce w oryginale, do klawiatury keypad. Ok.
Ten metalowy wspornik trzyma się na trzech śrubach. Jak go wykręcę, pokażę wam, w którym miejscu były te śruby. Tam jest jedna u góry, tam jest druga i tutaj jest, tu w tym miejscu jest na dole trzecia. Odkręcę, wydostanę go i będę miał dostęp do tej wiązki śrub. Do tej wiązki kabli, gdzie by tam wyjechać z keypadem, z klawiaturą. Te trzy świneczki odkręcone. Odpinam ten plastik. Będę chciał odpiąć ten plastik i jakiś tam mniej więcej też jest dostęp. Trzeba się ratować czym co się ma. Słuchajcie, nie wiem czy będzie widać. Z tą wiązką, jak odkręciłem tą blaszkę, wciągnąłem tą wiązkę tutaj do środka, tak widzicie. Tą gumę tam wypchnąłem, tu jest do środka. I teraz, tak jak widzicie, mogę tu wjechać z kablami do wtyczek, żeby były do drzwi. A później z powrotem sobie wyjadę tutaj za tą gumę z tymi kabelkami. Nie wiem, czy tam widać, o, za tą gumę z tymi kabelkami tu przez to miejsce. I będę miał już wypuszczoną wiązkę do drzwi, do keypada. Słuchajcie, do PCM-a, znaczy do tego, do keypada, to dostajemy się przez tą wiązkę. Tu trzeba po prostu z tej wiązki się parę pinów wypuścić, z tego niebieskiego, czarnego, a zwłaszcza z tego czarnego pinu. Pokażę wam, jak to się rozbiera. Ja dlatego wyjąłem PCM-a, żeby sobie jeszcze wypuścić kabelki do sterowania, żeby otwierać tylnią klapę nogą. Ok, tu mam przygotowaną wiązkę przez Karola Poradowskiego z MK5 Team. Pozdrowienia dla ciebie, Karolu. I już mi Karol pozaznaczał, w którym miejscu są piny na do klawiatury, tak więc będę to wystawał i przełożę to do mojej fabrycznej wiązki. Ok. No jak zwykle mogłem liczyć na Karola, wysłał mi schemat, co i jak. Tu się popinałem w odpowiednie piny, wyciągnąłem sobie do tego i będę jechał do wiązki. Już mam dwa kabelki wyprowadzone, jeszcze dwa i w następnej nekostki się muszę dostać. Słuchajcie, to mam ogarnięte, to mam ogarnięte. Teraz tu muszę wziąć plus na stałe. On jest w tej grubej kostce. Tu w tej. Pin 16 podpisany jest. To jest ten. On już jest wypełniony, tak więc tu się naciąłem w kabelek i sobie ładnie zalutuję, później zaizoluję. Już mam praktycznie całe zasilanie do keypada podpięte w kostki. Wyjeżdżam z tym okablowaniem tu. Wpinam się w te kostki z pinami. Mam wszystko ogarnięte. Czyli podsumowując, tu się wpinamy praktycznie z wszystkimi w tą niebieską kostkę. Zasilanie na stałe w tą kostkę grubą, ona ma oznaczenie J3. A masę, no to już wiadomo, nie? Byle do czegoś metalowego. Tu wjechałem, wyciągnąłem sobie plusa. Teraz będę powoli te kabelki ładnie upychał i jechał z nimi do wiązki, do drzwi. Wyszedłem z oryginalną wiązką drzwi, później sobie te piny tu już w tym miejscu pozaprawiam i powciskam w tą kostkę i mam jak w fabryce po prostu, nie? Parcianą izolacją płócienną objechałem. Jest elegancko. W tą kostkę, bo ona ma najwięcej wolnych pinów, ta niestety praktycznie tu nie ma wolnego pinu w niej, tak więc muszę w szarą się władować. Tak chyba też jest w oryginale. Słuchajcie, nie wiem czy widzicie, najciężej było wcisnąć z powrotem tą gumę. Jedną ręką tu, nie, tą podciągałem, wepchnąłem trochę, a z drugiej strony tak śrubokrętem sobie ją podginałem, żeby nam ładnie ten kapturek wyszedł. Ona wygląda tak jak tu. Chodzi mi o to, że oto zawadzałem śrubokrętem i podciągałem i ona mi się tak ładnie weszła tu w tą blaszkę, blachę tam do góry. Teraz mi zostało tylko złapać przewody, wyciągnąć i powoli zaczynam wkładać tą blachę, co odkręcałem, i BCM-a. I podpinam wszystkie kostki. Udało mi teraz, tak jak tam widzicie, przykręcić tą blaszkę, co odkręcałem, na te dwie nakrętki, jedną śrubę i zakładam BCM-a. Słuchajcie, tu na dole przykręcam tą śrubkę. Warto mieć takie na przegubach, bo w niektórych miejscach jest tak naprawdę tak kiepski dostęp, że bez takich kluczy ani rusz. Słuchajcie, bez grzechotek ani rusz. Też warto mieć takie
klucze. Czyli małe przypomnienie, jak was interesowało, to tutaj klawiatura i otwieranie klapą nogi i tutaj plus. Bierzemy z tego i z tego. Jeszcze raz. Z tego i z tego. Tu mamy schemacik. Też wam zrobię fotkę. Słuchajcie, tego co wymyślił i zaprojektował tego BCM-a i wsadził w to miejsce tam, nawet jak wam kiedyś w przyszłości przyszło zmienić bezpieczniki, to jest po prostu jedna wielka porażka. Jak można takie coś zrobić? Przecież bezpieczniki rzecz naturalna, się może spalić, przepalić, trzeba wymienić, żeby się tyle namęczyć tam do bezpiecznika, a już nie mówię go wyciągnąć, całego BCM-a, to już jest gehenna. Okej, ponarzekałem sobie, bo trzeba. Teraz montuję go z powrotem. Minęło 3 dni. Okazało się, że ten keypad, który chciałem założyć, jest zepsuty. Na szczęście przyszedł mi z pomocą kolega Konrad Kruk z Mondeo MK5 Team, który mi załatwił nowego keypada. Do tego jeszcze wiązkę z modułem. Pozdrawiam cię serdecznie, Konrad, i dziękuję za części. Stwierdziłem, że z tej wiązki po prostu wyplotę sobie ten kabel. Łatwiej mi będzie dołożyć po prostu samą wiązkę do klawiatury, niż zakładać tą wiązkę. Tym bardziej, że tutaj wtyczka do lusterka, bodajże jak się nie mylę, to jest ta, się różni od mojej. Ja mam z blisem, a tu jak zwykle brakuje 2 czy 3 pinów. Ok, czyli muszę wyplątać tą wiązkę, wiązkę, która zasila keypada, z tej oto wiązki kabli. Słuchajcie, wygrzebałem tą wiązkę, to jest ta, te 5 kabelków, 6 w sumie. Nie będę się tutaj ze słoniem męczył, po prostu wziąłem ostre nożyczki, rozciąłem go wzdłuż, wydostaję dalej tą wiązkę i teraz będę ją musiał wydostać, te piny tu z tej kosteczki. Słuchajcie, wyciągnąłem zabezpieczenia, tak to wygląda, tu z tej kostki, żeby wydostać te piny, ale mimo takiego malutkiego, cieniutkiego śrubokręta ciężko to zwolnić. Stwierdziłem, że i tak ta wiązka, okablowanie mi się przyda, wtyczka już może nie bardzo. Wezmę po prostu obcinaczki, powyłamuję po ten, żeby po prostu nie poszkadzać sobie tych pinów. Słuchajcie, kabelki, nie wiem czy nie widać. Nie widać, połączone tak na sztukę, zresztą tu widać. Proszę bardzo, kluczyk. Auto zamknięte z kluczykiem w środku. Proszę bardzo, się pomyliłem w kodzie. Na razie taki prosty, później sobie go przestawię. Na razie nie otwieram tam tych drzwi. Zobaczcie, jak tam połączyłem na sztukę. No ale no cóż. Kluczyk jest, to jest, wszystko działa. Rozbieram drzwi, wkładam tu klawiaturę. Drzwi jak rozebrać, wiecie z moich poprzednich filmów. Łączę tam na słupku i podejrzewam, że do wieczora się wyrobię. Jeszcze co zrobię? Zmienię ten kod na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, żeby zobaczyć, czy wszystkie klawisze dobrze działają. Kod, tak jak mówiłem, na 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, żeby sprawdzić, czy na klawiaturze działają wszystkie piny, tak trzeba. OK. OK, i teraz idę sprawdzić. Macie taki mały błąd, ale nie da się ustawić kodu 1, 2, 3, 4.
No niestety, Amerykanie to jakoś zabezpieczyli, nie? W sumie logicznie, ktoś podejdzie sobie wciśnie od jedynki do piątki, tak powiedzmy, i ma otwarte drzwi. Robię sobie różne kombinacje, żeby zobaczyć, czy wszystkie klawisze działają, ale wychodzi na to, że działają, tak więc biorę się za demontaż tapicerki i wpinanie te piny tam w te kosteczki, żeby wszystko miało ręce i nogi. Słuchajcie, tapicerkę drzwi, to tak jak wam pokazywałem w wcześniejszym filmie, wyciągacie tak. Tu musicie wyciągnąć tą listwę, zdjąć. Jak już macie ją zdjętą, to tu macie jedną śrubkę, nie wiem czy zapiostroć. Tu macie drugą i będziemy wyciągać tą osłonę i wkładać naszego keypada. Odkręcamy jedną śrubkę. Tam sobie jednym palcem tą gumę odciągamy, to odkręcamy jedną. Tu drugą, tu macie spinkę. I na tym, tu w tym miejscu. I na tym się trzyma keypad. Znaczy keypad, ta listwa. Przy tapicerce warto mieć jakiekolwiek łyżeczki, tak jak wam powtarzam, mówiłem parę razy. Mamy jedną. Ok, praktycznie keypad jest odpięty. Teraz nam zostaje tą listwę tutaj. W tym miejscu będzie, o tak jak widzicie, śrubka, trzeba będzie odkręcić. Ok, tak mówiłem, tą śrubkę tu odkręciłem. Teraz tego z całą tą gumą tak delikatnie go podciągamy, jak już jest podciągnięty. Tu go trzeba odseparować od tej gumy i zobaczcie, jak ładnie ten słupek wychodzi. To robię jedną ręką. O. I teraz zakładamy ten z kodem. Nie wiem, czy będziecie widzieć cyferki. Już jest założony. Tak samo jak wyciągnąłem, zakładam. Tu przykręcam. Prawdopodobnie będę jeszcze musiał wyciągnąć szybę, żeby tą wiązkę tam od niego przypiąć i puścić tam w słonia. Ale jak wyciągnę szybę, to prawdopodobnie ściągnę sobie drzwi. Słuchajcie, tu na tym keypadzie, to jest ten stary, zepsuty, jest taka blaszka. Żeby nie wyciągać centralnego zamka, znaczy zamka, żeby ją tam zapiąć, ja, nie wiem czy będzie widać, zaraz włączę oświetlenie, ja użyłem takiego sposobu, o widzicie ją tam, ja użyłem takiego sposobu, już ją zapiąłem, złapałem ją takimi szczypcami i wcisnąłem na tą blaszkę. Po prostu zaoszczędziłem sobie sporo czasu, żeby ściągać zamek. Po prostu już zapięta i teraz wyciągnąłem szybę, puszczam tam do tej szyny, nie wiem czy będziecie widzieć. O, do tej wiązki, tu nawet są dziurki. Teraz wam pokażę, będzie pasowało. O, tamte widzicie i są dwie dziurki. Przypinam tą wiązkę i jadę spokojnie tu do tego słonia. Tutaj nie zostawię przecież tej kabli, tak jak widzicie. Mam materiałową taśmę. Objadę do końca, poprzypinam tam do tego, tak jak mówiłem wcześniej. Ale materiałową, nie zwykłą izolację, tylko materiałową. Jak widzicie, mówiłem o tym wcześniej, przygotowane są otwory. Zobaczcie. Pod wiązkę, której nigdy nie było. Tam ładnie przypiąłem. To zobaczcie. W tym miejscu. To wszystko będzie jak w oryginale. O. Zobaczcie. Super. I teraz to tu się przytnę tretkami. Do jednej, do drugiej i jadę tam do tego słonia. Słonia odpiąłem, teraz go tu wcisnę. Czyli widać, wcisnę tą gumę i wciągnę go tutaj do środka. Wyciągnięty. Teraz tam go rozizoluję i wjadę z tymi kabelkami po prostu. Tu wyjadę z nimi do tego momentu. Nie miałem kawałek druta pod ręką, to sobie wciągnę tym dyksem takim, wiecie, to magnes taki, co śrubki jak wam gdzieś spadną. Teraz wciągam tą całą wiązkę do słonia. Bo ja wszystko wyciągnąłem, teraz się będę wpinał wpinami tam. Słuchajcie, dla tych, co myślą, że amerykańskie wersje aut są źle wykończone, to wam tylko chciałem jedną rzecz powiedzieć. Ich przynajmniej stać na to, żeby kłaść kolorowe kable. Zobaczcie, cała wiązka jest czarna. Pozdrawiam elektryków. Później jak się coś przerwie czy coś.
słuchajcie, kable w słoniu, wszystko ładnie popchanie, słoń tutaj wpięty, widzicie, kabelki powpinane. Składam drzwi, ściągnę sobie drzwi, żeby teraz puszczać kabelki w tą drugą kostkę, te co miałem tu wypuszczone. Ok, znowu ściągnąłem drzwi, jak widzicie. Teraz te kabelki, co mam te wypuszczone, wepnę tu w tą kosteczkę. Zakładam drzwi i finish. Słuchajcie, już jest dosyć późno. Kabelki powkładane w piny, poizolowane ładnie tą taśmą, ten, żeby się tam nie poprzecierało. Zakładam drzwi i zobaczę, czy to działa. Już jesteśmy na finiszu. Słuchajcie, skończyłem. Wygląda to tak. Teraz robimy taki prawdziwy test. To jest mój kluczyk. Zamykam samochód. Okej. Kod można sobie zmieniać, jak się chce. Tak to wygląda. Niektórzy powiedzą, że gadżet. Ja uważam, że bardzo fajna rzecz. Ile razy wam się zdarzyło wyjść z domu po coś do samochodu i nie wzięliście kluczyka i trzeba się było wracać? Też dużo innych takich sytuacji, na przykład coś zostawić w samochodzie, spotkać się przed samochodem, można sobie wejść do samochodu, usiąść, nie trzeba stać przy nim. Pozdrowienia dla Konrada Kruka, Karola Paradowskiego za pomoc. Zapraszam was serdecznie na Mondeo MK5 Team. Jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę. Dzięki, cześć wam.